Witam wszystkich serdecznie. Większość z Was mnie zna, ale ci, co mnie nie znają, nazywam się Dariusz Wodowski, mieszkam w Ciechanowie. No i chciałbym pokrótce podzielić się tym, co Pan Bóg dokonał w moim życiu. Jak większość z Was, pochodzę z rodziny katolickiej. Moja rodzina nie była tam nazbyt jakoś tam rodziną religijną. To, co było trzeba, to jak trzeba było iść do kościoła, to się szło, jeśli nie, to nie trzeba było chodzić. Więc wychowany byłem w takim duchu, że no Bóg istnieje, no ale jakąś tam religię trzeba mieć, no więc chodziłem do tego kościoła. Choć powiem szczerze, że w tym kościele dla mnie po prostu był to dziwny kościół, bo nic mi się nie pokrywało w ogóle z tym, co wiedziałem o świecie, a z tym, co kościół mówił. Były to jakieś tam dziwne rzeczy, jakieś aniołki, jakieś tam modlitwy do jakichś tam zmarłych, nie wiem. No dla mnie to było wszystko nie do pojęcia, no ale że moi rodzice należeli do tej społeczności, więc i ja tam chodziłem. Ale miałem też w sercu to, że Pan Bóg istnieje i że Pan Bóg jest. To miałem taką pewność w sercu, no ale nie znałem tego Boga. No i tak trwał czas. Pewnego razu poznałem tutaj jednego z braci, który był człowiekiem już wtedy wierzącym i on przedstawił mi po prostu Boga innego, Boga takiego, jak jest w Biblii. Ja na początku też nie mogłem tego za bardzo pojąć, jak to jest wszystko, bo Kościół katolicki mówił trochę inne rzeczy, on mówił co innego. No ale to, co mówił, miało sens i wiązało się to w jakąś logiczną całość. No i tak powoli zaczynałem krok po kroku sięgać do Biblii i widziałem, że ten Bóg w tej Biblii jest jednak, że ten Bóg nie jest gdzieś tam daleko, ale jest blisko nas, że tak powiem. No i ten brat przyjeżdżał do mnie, do domu, rozmawialiśmy, bo i moja żona w tym czasie zaczynała szukać troszeczkę Boga, bo też czytała Biblię. No i tak krok po kroku znalazłem się i tutaj wśród was. Przyjechałem pierwszy raz do zboru, to był tam rok około 2003, z tego co pamiętam. No i tutaj usłyszałem Ewangelię, usłyszałem to, co Bóg nam dał, że dał nam swojego Syna jako zbawienie nasze. No i tak jeszcze nadmienię, że tutaj też były takie ciekawe sytuacje, gdzie na przykład z żoną rozmawialiśmy w domu na różne tematy związane z Biblią, ale też no, nie byliśmy ludźmi zbawionymi, tylko po prostu no, Pan Bóg coś do nas przemawiał, my tego nie rozumieliśmy. No i była ciekawa rzecz, bo przyjeżdżaliśmy tutaj do Mławy, a w Mławie brat Darek tutaj w niedzielę na zgromadzeniu mówi to, co my mówiliśmy. No i takie było dziwna sprawa, bo mówimy, czy mamy podsłuch w domu, czy coś, no ale Duch Święty działał. No, żona i ja to byliśmy pod wrażeniem. Albo często też mówimy, dobra, no to w domu jak w domu, ale mówi, jedziemy w samochodzie, rozmawiamy w samochodzie na temat słowa, przyjeżdżamy do zboru, w zborze brat Darek te słowo dokładnie mówi, no to już mówię, działanie Ducha Świętego, nic innego. Także tutaj było to takie, Pan Bóg dawał nam już o sobie znać. No też taką ciekawą rzeczą było, bo byliśmy z jednym z braci, byłem w Gdańsku w 2004 roku. No i tam spotkałem jednego brata. No i miałem jakieś tam poznanie w Biblii, ale jeszcze no, nie byłem gotowy, że tak powiem, oddać życia Panu w tym czasie. Ale ten brat do mnie powiedział takie słowa, mówi, cóż stoi na przeszkodzie, mówi, żebyś złożył swoje życie Bogu. Mówi, to jest takie proste, a to był rok 2004. Musiało upłynąć jeszcze 8 lat, za czym ja złożyłem życie Panu. To było niesamowite, mówię, no Pan Bóg przez te 8 lat, że tak powiem, kierował moim życiem, zmieniał mnie, ale ja cały czas nie byłem gotowy na to, żeby te życie złożyć. No i tak pokrótce to było
Także po prostu no, przyszedł rok 2012. Byliśmy wtedy bodajże w Wielu z żoną. Ja już byłem blisko Pana, że tak powiem, ale jeszcze czegoś mi brakowało i chciałem wtedy w tym momencie złożyć życie Panu i gotów byłem złożyć, ale przyszedł diabeł i po prostu tak mnie nastraszył, tak mi pomieszał w głowie, że ja w tym momencie się przeląkłem i powiedziałem, że tak, ale nie mogę tego zrobić, bo zbyt wiele mnie trzyma w tym świecie. I wtedy tak jakby Pan Bóg mnie na jakiś czas opuścił. I ja już się bałem, że to jest ten moment tego mojego zbawienia minął, że już Pan do mnie nie wróci, ale modliłem się cały czas i zaczął Pan przemawiać do mnie. No i przyszedł wtedy jakoś tak, że to było koniec sierpnia, początek, tak, to był koniec sierpnia. Ja miałem też takie coś, że miałem problem ze własną sprawiedliwością, bo cały czas uważałem, że jestem w stanie sam obronić się przed grzechem, że po prostu mogę z nim walczyć i sobie dam radę. A Pan Bóg cały czas mi pokazywał, że nie mam szans z grzechem, że choć będę walczył, to i tak grzech jest silniejszy ode mnie. Ale ja starałem się walczyć jak ta ryba złapana w sieci, ale walczyłem dosyć, tak mówię, swoimi metodami, a Pan Bóg cały czas mi pokazywał, że nie mam szans z grzechem. No i było tak, że pewnego razu, a trochę lubiłem, że tak powiem, imprezy, alkohol, zapierałem się, że nie będę już alkoholu spożywał. No i Pan Bóg mi dał takie doświadczenie, że wracałem do domu i stał kolega mój. Zawołał mnie, mówi: Darek, chodź na chwilę. A dzień wcześniej mówiłem sobie, przyrzekałem, że tego nie zrobię. Zawołał mnie, mówi: chodź tutaj, mam troszeczkę alkoholu, to byśmy wypili. I ja się wtedy skusiłem, napiłem się, wróciłem do domu. Na drugi dzień miałem ogromne wyrzuty sumienia. Mówię: Panie Boże, jak to jest? Mówię, że ja walczę z tym grzechem, mówię, i nie daję sobie rady. No i Pan Bóg mi wtedy pokazał, że nasza sprawiedliwość to nie jest Boża sprawiedliwość, że Pan Bóg jest tylko sprawiedliwy, a my to tylko staramy się usprawiedliwić po prostu z naszych grzechów, a i tak do nich wracamy. I wtedy zrozumiałem, że jedynym ratunkiem jest po prostu przyjście do Boga, przyjście do Pana Jezusa, złożenie Mu swojego życia takim, jakim jest, że walka z grzechem nie ma dla mnie, po prostu nie mam szans z tym. No i wtedy pamiętam, że Duch Święty zaczął na mnie bardzo działać, bo to był taki ostatni tydzień przed tym, jak Pan Bóg po prostu mnie dotknął swoim słowem. Przez cały tydzień czułem, bo zbór się za mnie modlił, dziękuję za to wszystkim, i czułem, jak Duch Święty po prostu działa na moje serce. No i to było, rok był 2012, 2 września, niedziela rano, wstałem, zajrzałem do Biblii, przeczytałem fragment Biblii i czułem, że Pan Bóg coś chce mi, no, że Pan Bóg do mojego serca zaczął pukać, Pan Jezus. Miałem takie odczucie, że jest obecny koło mnie, że po prostu no, coś się będzie działo. No i zacząłem po prostu wołać do Pana Jezusa: Panie Jezu, jeśli możesz, to mówię, to zbaw mnie, spraw, żeby moje grzechy zostały wymazane i żebym stał się nowym człowiekiem. I ukląkłem, modliłem się i w pewnym momencie poczułem, jak Pan Jezus dotknął się mojego serca, usprawiedliwił mnie, te wszystkie grzechy, które miałem, złożyłem na Niego, te grzechy zostały mi odpuszczone, do tych grzechów nie musiałem wracać. W ciągu jednej sekundy to, co tak lubiłem, to, co hołdowałem w swoim sercu, zostało mi odebrane, zabrane, a zastąpione nowym. I od tego momentu, jak wstałem, no to zacząłem po prostu się modlić, żeby no, o fragment Boży. No i Pan Bóg dał mi fragment z Ewangelii Jana. Ja może przeczytam, strona 1141, 5 rozdział od wiersza 1. Uzdrowienie chorego przy sadzawce.
Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł pański do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź się i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. I przez ten fragment Pan Bóg mi powiedział, że zostałem człowiekiem, któremu zostały odpuszczone winy, którego to zostało wyryte w moim sercu, jak rzeźbiarz ryje dłutem, tak Pan Bóg wyrył je w sercu moim jako dowód na to, że zostałem człowiekiem zbawionym. No i od tego jeszcze jak już trochę ochłonąłem z tego wszystkiego, bo byłem taki bardzo oszołomiony tym wszystkim, to Pan Bóg też dał mi pieśń 303, Jezus grzechy me zmył, i ta pieśń tak zabrzmiała, że popłakałem się po prostu, to było niesamowite, jak Pan Bóg zadziałał po prostu w tym wszystkim. I od tego momentu Pan zaczął zmieniać moje życie, zaczął kształtować. Miałem tą radość w sercu, że do tych wszystkich grzechów, które złożyłem, te grzechy zostały mi raz na zawsze zabrane. To jest niesamowite, jak Pan Bóg właśnie działa wśród ludzi, że jak za dotknięciem, jakimś czarodziejskim, że tak powiem, całe życie człowieka się zmienia. Człowiek nie musi wracać do jakichś tam po prostu starych grzechów swoich, z których nie mógł się sam wydostać, a które Pan Bóg usuwa w jednym momencie. No i tak po prostu moje życie jest do tej pory. Cieszę się, że Pan Bóg mnie zbawił, że zostałem tutaj wśród braci, jestem i sióstr w zborze, jako w nowej rodzinie. No i tak pokrótce to wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo.